stopy. Ja ma problem z trafieniem. To cofnięcie też oznacza, że będzie chciała pewnie postawić wszystko na jedną kartę w tym trzecim stopie. Pobiec może nieco mocniej. Jest taka energetyczna, zwróć uwagę, cały czas się gdzieś tam motywuje. Jak się witała z publicznością, też sporo uśmiechu, sporo energii. No i taki rytuał teraz pokazuje, żeby rytmicznie wybić rytm rozbiegu. Ale trochę trzeba z klaskaniem przyspieszyć. No tak też nie będzie, jak ruszy. Zobaczymy, jak tutaj Rojas zakończy konkurs. Jak się ustawiła, wiesz, prawo, lewo, jakby się chciała nastawić tutaj na ten rozbieg. No i tutaj pięknie, ona mknie rytmem. Nie, w drugim skoku płasko, ale zobacz, będzie dalej. Miałem takie wrażenie, że ją gdzieś w tym drugim skoku przybiło. Ale to będzie mierzona próba i pewnie z 15-30 parę. No na pewno lepiej niż 15 metrów i 29 centymetrów. Był rzeczywiście taki moment, kiedy ja też uległem sugestii, że być może ona nie trafiła w belkę i poczuła to i troszkę jakby w drugim kroku odpuściła ten swój skok. Ona już wie, jaki uzyskała rezultat. Drodzy Państwo, 15 metrów, 43 centymetry. Czy to nie będzie rekord świata? Julimar Rojas, nieprawdopodobny skok reprezentantki Wenezueli. Coś niesamowitego, czego byliśmy świadkami. Zobacz, rekord świata w tym skoku. Najlepszej zawodniczki w tym konkursie. Nieprawdopodobnie. No to jest na pewno najlepszy wynik na świecie. Na pewno rekord meetingu. I za chwilę Państwu podamy także rekordowe osiągnięcia. Niesamowicie skacząca Julimar Rojas. Inessa Krawiec, 15.50, no ale to mnie rozstawiło, jest jakoś tutaj. Fenomenalna, 15.50.